Nice. Siemano mordy. Tak rozpoczynam dzisiejszego vloga. Słuchajcie, długo nie było mnie na YouTubie. Zrobiłem sobie troszeczkę przerwy. Myślę, jakieś 2 tygodnie na pewno były przerwy. Także postanowiłem, że w ten sposób dzisiaj zacznę tego vloga. No i lecimy z tematem. Zaraz się wszystkiego dowiecie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Także lecimy. No ogólnie to plan był zupełnie inny. Chciałem się spakować i wziąć rower, gdzieś pojechać, bo jest strasznie, ale to bardzo strasznie gorąco. Zresztą w sumie to może wam pokażę. Zobaczcie, ja tutaj mam otwarte okno na szerok. Spakować ten oto mój plecak i chciałem po prostu spakować się, założyć ten plecak, wsiąść na rower i jechać w pizdu. Ale jest tak gorąco, że nie mam dodatkowej baterii do mojego aparatu. A wiem, że no koniec końców, jakbym gdzieś stanął, nawet i gdzieś w cieniu, to i tak mi tutaj właśnie ta bateria szybko wypadła. Także stwierdziłem, że nagrywam w domu. A w przyszłych vlogach myślę, że już coś w planerze, coś ponagrywam, jak będę miał dodatkową baterię. A rozważam właśnie zakup takiej baterii właśnie do mojego aparatu, abym mógł sobie w razie czego na zmianę mieć dodatkową baterię. Dziś ważny temat, ale zanim o nim porozmawiamy, najpierw lecimy zrobić kawę. Teraz lecimy z filmem. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam odpowiedzieć na jedno nurtujące was pytanie, które już nieraz dostałem na Instagramie. A mianowicie chodzi mi tutaj o pytanie, dlaczego nie nagrywam filmów na przykład wśród znajomych, czemu na przykład nie ma vlogów, jak gdzieś znajomymi wyjeżdżam. Ano dlatego, że ja jestem bardziej typem samoluba. W większości robię sam rzeczy. Jeżeli mam coś do zrobienia, to najpierw staram się to zrobić sam, wszystko sobie obmyślić sam i wszystko zrobić samemu, tak żeby mi to pasowało. No bo nie zawsze mi czyjaś propozycja pasuje, czy ktoś mi powie, że mam zrobić tak, a ja na przykład już sobie wcześniej obmyślę plan, że nie tak, a na przykład inaczej. I wkurza mnie na przykład też to, że jak ktoś na siłę chce właśnie mi tutaj powiedzieć, że ma być właśnie zrobione tak, a nie tak. I to mnie tutaj właśnie wkurza, dlatego też między innymi jestem typem samoluba. Ale też nie tylko to, ponieważ jak większość z was wie, mam 23 lata, więc jestem dość młodym pokoleniem. I zazwyczaj właśnie w takim wieku osoby, takie jak ja, czy widzowie, którzy nie oglądacie, też na pewno co niektórzy z was tutaj mają, są w przedziale 20 a 26 czy 7 lat. Chociaż tak mi się wydaje, że do 24 roku to jest taki, osoby mają taki system, że muszą się wyszaleć. Ja niestety taki nie jestem. Ja już gdzieś tam w podświadomości, jak miałem te 17-18 lat, już wiedziałem, że chcę prowadzić życie takie bardziej na poważnie, a nie takie, że o, to co weekend impreza, to co weekend się nachlać i potem z 3 dni czy 4 dochodzić do siebie i zdychać. To nie jest dla mnie. I ja już wtedy wiedziałem, że chcę
prowadzić życie takie bardziej na poważnie. Też i pewnie trochę mnie to nauczyło to, że dość w bardzo młodym wieku się wyprowadziłem z domu. To może zostawię na inny odcinek, jeżeli będziecie chcieli, to również możecie mi napisać, że chcecie też moją historię poznać na temat tego, dlaczego się tak szybko wyprowadziłem z domu i w jakim to było wieku. Myślę, że tutaj co po niektóre osoby może to zainteresować, więc śmiało możecie napisać, a postaram się zrobić taki materiał. Ale dobra, wracajmy do sedna tematu. No i teraz się wybiłem z tematu. Ogólnie to ja ze znajomymi się nie spotykam, ponieważ dlatego, że jestem bardziej typem samoluba, ja tych znajomych zbytnio dużo nie ma. Nie mam znajomych w swoim wieku, czyli w tym przedziale 20-25 lat, ani młodszych. Z racji tego, że mam 23 lata, to w tym właśnie przedziale 17-18 lat już wtedy wiedziałem, że chcę prowadzić życie takie bardziej na poważnie. Już wtedy zaczynałem szukać znajomych wśród starszych osób, czyli takich w okolicach 30 i powyżej 30, i takich właśnie znalazłem. Nie mam ich dużo, jak już wiecie z początku filmu, jestem typem samoluba, także ja się nad nimi za dużo nie spotykam. Ale na przykład mam znajomego, który się interesuje żużlem i ja również się interesuję żużlem. Jak są jakieś tematy żużlowe do obgadania, to my piszemy, czy nawet się spotykamy i rozmawiamy na temat tego, czy jakieś bilety kupić, czy cokolwiek. Na pewno ta osoba to ogląda, także wie, o kim mówię. Tak samo na przykład gdzieś wśród osób starszych z tej dziedziny, której ja się tutaj zajmuję, czyli nagrywanie na YouTube. Też mam paru znajomych, którzy są starsi ode mnie. Ja się po prostu z nimi szybciej dogadam. Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale ja po prostu szybciej łapię kontakt ze starszymi ludźmi. Szybciej się po prostu dogadam. Więcej tematów mam zupełnie na obgadywanie, na rozmowy właśnie ze starszymi osobami niż z osobami w moim wieku. Co jest trochę dziwne, no ale tak jest. I no po prostu widzę, że się nie dogaduję. No to jak się nie dogaduję, no to po prostu staram się tych kontaktów nie utrzymywać. Fakt faktem, mam kilku znajomych w swoim wieku, czy tam ciut starszych, czy ciut młodszych. No ale staram się po prostu unikać. Znaczy może nie unikać, ale po prostu jak widzę, że nie ma tematu, no to po prostu no nie kumpluję się po prostu z taką osobą, no bo co to jest za jakaś tam znajomość, gdzie nie ma żadnego tematu ani tym podobnych rzeczy. Także no myślę, że takie coś jest po prostu w moim życiu zbędne. Staram się też z osobami w moim wieku nie utrzymywać kontaktu, ponieważ może to trochę dziwnie zabrzmi, ale co po niektóre osoby w moim wieku mają tak jakby, oczywiście nie obrażając was widzów, ale po prostu te osoby, z którymi wcześniej rozmawiałem, po prostu mają fioła, że tak to ujmę. Co mam tutaj na myśli? Mam tutaj na myśli to, że mają po prostu dziecinne pomysły. A z racji tego, że moja szybka przesiadka, tak to nazwę, z takiego systemu właśnie dziecinnego na system dorosły zmieniła we mnie to, że po prostu denerwuje mnie takie zachowanie. Denerwują mnie właśnie takie dziecinne pomysły. Dla mnie te pomysły są na poziomie 10-12-latka. I jak ja słyszę od osoby, która ma na przykład 23 czy 24
lata, że na przykład a zróbmy to i to, gdzie w tym wieku robią na przykład no, dzieci, które mają 12 czy 13 lat, no to dla mnie tu jest coś nie halo i mają te osoby lekkiego świra. Dlatego też i staram się nie kontaktować z takimi osobami, no bo po prostu to mnie denerwuje. A i tak mam swoje życie, już tak nerwy mam zszarpane, że no nie chcę po prostu się narażać na następne jakieś nerwy czy cokolwiek tutaj związane z tym, żeby mnie to denerwowało. Dlatego też staram się nie kontaktować z takimi osobami. No chyba, że na przykład widzę, że osoba jest normalna i normalnie pisze, normalnie podchodzi do jakiegokolwiek tematu, no to ja z tą osobą porozmawiam, czy też się wymienimy zdaniami na temat czegoś tam i jest to normalne. Ale jak ja widzę, że na przykład osoby piszą, które mają właśnie 23 czy 4 czy nawet 25 lat i piszą coś takiego jak osoby właśnie, które mają 12 lat, no to sorry, ale u mnie miejsca na znajomość, no przykro mi bardzo, ale no nie znajdziecie. I też dlatego ja właśnie nie nagrywam w plenerze z osobami w moim wieku. Ogólnie teraz, no przez tą sytuację, która jest teraz właśnie na świecie, co to też o tym mam już troszeczkę inne zdanie niż na początku. No ale no nie będzie takich po prostu filmów na moim kanale z osobami z mojego rocznika czy rocznika podobnego. Jeżeli kogoś uraziłem, no to sorry bardzo. Ale po prostu takie jest moje zdanie. No, także mam nadzieję, że nikt tutaj się z moich widzów o to nie obrazi. To, co tutaj właśnie wam przekazałem. Myślę, że będę na razie go kończyć. Jeżeli coś, no to po prostu dogram. I tyle. Także jak na razie to dzięki za oglądanie. Jeżeli się wam taki film podoba, to zostaw kciuka w górę. Mam nadzieję, że już tej kolejnej przerwy 2 czy 3 tygodni nie będzie. Ale po prostu muszę się zregenerować. Przemyśleć parę spraw dotyczących właśnie tutaj YouTube'a. Dotyczących mojego Instagrama. No i ogólnie mojego życia, co i jak będzie dalej wyglądało. Ale to myślę, że to jest temat, który nie chciałbym, żeby wyciekł właśnie do sieci, także myślę, że o tym filmu nie będzie. No chyba, że po prostu się tak coś pozmienia, że film powstanie. Także jeszcze raz łapka w górę, jeżeli wam się podobało, zostaw suba. Wpadnij na Instagrama, zostaw followka, za followka dostaniesz spam lajków. Jeżeli oczywiście jakieś zdjęcia będziesz miał wrzucone. I do następnego. Na razie.